W tym filmie dowiemy się jak skonfigurować sieć bezprzewodową na przykładzie routera RT-N18U. Aby skonfigurować router RT-N18U, podłączamy do niego zasilanie. Włączamy router za pomocą przycisku włącznika. Naciskamy przycisk reset i trzymamy go wciśnięty przez 10 sekund. Przycisk jest ukryty tak, żeby go przypadkowo nie nacisnąć. Dlatego będziemy potrzebowali w tym celu jakiegoś cienkiego narzędzia. Urządzenie wykonuje reset do ustawień fabrycznych. Do gniazdka oznaczonego na niebiesko podłączamy kabel RJ45 od dostawcy usług internetowych. Do jednego z portów LAN, czyli dowolnego gniazdka oznaczonego kolorem żółtym, podłączamy kabel biegnący do komputera. Zalecamy konfigurację po kablu, a nie przez Wi-Fi. Podłączamy drugi koniec kabla do komputera. Tak podłączony router jest przygotowany do pierwszej konfiguracji. Otwieramy przeglądarkę internetową, gdzie automatycznie powinien pojawić się ekran konfiguracji routera. Jeśli nie widzimy tego ekranu, wpisujemy w pasku adresu router.asus.com albo 192.168.1.1. Klikamy na przycisk Go. Pojawia się menu zmiany hasła użytkownika. Domyślne hasło to Admin. Router prosi nas o zmianę tego hasła. Klikamy na przycisk Następny. Następuje detekcja połączenia. Wybieramy Automatyczne IP. Szczegóły należy ustalić z dostawcą internetu i klikamy na przycisk Następny. Pomijamy opcjonalne informacje i klikamy na przycisk Następny. Zaznaczamy opcję Tak i klikamy na przycisk Następny. Klikamy na przycisk Następny. Następny ekran dotyczy zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Domyślna nazwa sieci bezprzewodowej to Asus. Wybieramy hasło zawierające minimum 8 znaków i klikamy na przycisk Zastosuj. Pojawia się ekran podsumowania konfiguracji. Jeżeli wszystko poszło pomyślnie, widzimy adres IP od dostawcy, adres sieci i nazwę. Oraz hasło do sieci bezprzewodowej. Klikamy na przycisk Następny. Router wykonuje restart. Wpisujemy nazwę użytkownika, czyli admin. Wpisujemy hasło, które nadaliśmy w pierwszym kroku konfiguracji. Logujemy się do menu konfiguracyjnego routera. Jeżeli wszystko poszło pomyślnie, pod ikoną kuli ziemskiej powinien pojawić się napis Połączono, a pod tym adres IP, który router otrzymał od dostawcy usług internetowych.